drodzy, ja jestem Zuza i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. A dziś przychodzę do Was po raz kolejny z Czarkiem, którego bardzo lubicie. Pytałam Was na Instagramie, jakie filmy w najbliższym czasie chcielibyście zobaczyć na kanale i najwięcej próśb było o tego gagatka, o tego osobnika. Tak więc przychodzę do Was z filmem z Czarkiem. Czarek, powiedz, co dziś będziemy robić? No więc cześć, witam Was i ogólnie dzisiaj mamy taki challenge. Mhm. Takie zadania. Zuzia będzie dostawała fragment zdjęcia książki i będzie musiała. Tak, okładki, nie musisz mi poprawiać. I ona po prostu będzie musiała zgadnąć, jaka to jest książka. Dokładnie. Czarek powybierał. Wybrałeś 10, tak? Tak, dokładnie, mam 10 przygotowań. Dobra, mam nadzieję, że będą trudne. Ja wyświetlę Wam te fragmenty, które Czarek nam poprzecinał z tych okładek tu, myślę, że no, na środku. Na ekranie. Gdzieś będziecie je na pewno mieli, tak. Ja je będę pokazywać, Wy będziecie mieli na ekranie w tym samym czasie to samo. Prawie włączyłem telefon. Dokładnie. No to tak, mamy 10 książek, będziesz mi liczył punkty? Czy ja mam sobie liczyć? Znaczy ogólnie, jeszcze jakbyś w sumie, możemy zrobić tak, że jak będziesz... dobra, no będę Ci liczyć punkty, a możemy zrobić tak punkt za samą książkę plus drugi punkt za autora. Okej, okay, dobra, więc to jest trochę jeżeli znam autora, to jest drugi punkt, okej? Okay? Oj, dobra, ale to no, będzie ale ciężkie. To przynajmniej będziemy wiedzieć, czy zna autorów książek. No widzicie, więc... No. Nie mogę zapamiętać nigdy. To przechodzimy do pierwszego fragmentu. Tak. To jest służąca Alicji Sinickiej. Tak? Dokładnie. Widziałeś? Widziałam! Ale to po co się patrzysz w telefon? Zrobiłam niechcący mały falster, bo Czarek przesuwał książki, w sensie zdjęcia i ja spojrzałam na okładkę całą, więc Czarek teraz szybko wybrał inną. Dobra, ja nie patrzę. Już totalnie... No, teraz możesz. To jest pod taflą Louise O'Neill. Dobra, czyli mam 4 punkty. 4, dobra. To jest... 7 mężów Evelyn Hugo, autorka Taylor Jenkins Reid. Wow. Jednak nie jestem w to taka zła, jak myślałam, że będę. Mitologia nordycka Nila Gaimana. W sumie zdjęcie było fajne. Będzie łatwo. Mechaniczny anioł. Książę. A ja powiedziałam anioł, bo... Punkta. Dobra, poczekaj, jeszcze nie powiedziałam autorki. No. To jest Cassandra Clare. No. Czyli ile miałaś wcześniej? 6? Wcześniej 6 i teraz 1,5. Czyli ile? 7,5. Wow, matematyka jeszcze działa. Okej, okay. Ja wiem, co to będzie. Ale jak się to nazywa? To jest na i. Myślałam, że się śmiejesz, jak wyciąłem. Nie. Nie, po prostu ty mnie trochę zagiełeś, bo autora nie znam totalnie, tudzież autorki, więc za to już punkt mi odlicz, ale jak się nazywa ta książka, w sensie tytuł? Inwersja? Blisko. No właśnie wiem, że coś na i że kończy się na sia. Wiesz o co? Nie jest? Sia. Nie? Nie. No jednak sia. Sorry. No jakby dało mi się, że... No, No dobra, nie zgadniesz, no trudno. To jest imersja. A imersja, a ja inwersja. Imersja. No, tak wygląda. No i ja znam tą okładkę, tak. Dobra. Ja wiem, co to za książka. Ja nawet wiem, że mam ją od księgarni. I ja wiem, że ja ją mam stosunkowo niedawno. Stąd nie wiedzieć, jak się nazywa. Znaczy, jaki ma tytuł. Nie wiem. Czajcie wazę? Ojajaj, mam tak księgarnię książki i nie wiem, jak się nazywa. Nie, to teraz bym oznaczył, za karmą oznaczył księgarnię i kazał obejrzeć to. Nie. Ja bym tak zrobił. Ale to jest przy księgarni, jak miałam ponad 20 książek w paczce i miałam unboxing. Tak się tłumaczy teraz, że boi tak po prostu tyle tak i nie może zapamiętać. Tak było. Czekaj, pokaż mi to jeszcze raz, ja to zgadnę. A żeby nie było, zdjęcie nie jest do góry nogami, tylko po prostu taka jest okładka. No, potem też będę pokazywać całe okładki. Och. 5. 4. Nie rób mi tak, bo to mnie bardziej stresuje. 2. 1. False start. Ciap. Coś od nowa? Nigdy nie jesteś sama. No, od nowa. No, w sumie, jak nie jesteś sama, to jesteś od nowa. Nie. No dobra, pokaż mi tą samą okładkę. Zuzi, to myślenie jest zajebiste. Tak, dokładnie.
Nigdy nie jest Renata Advent. A to jest jeszcze coś polskiego? Advent, tak. Która to była książka piąta? Tom? Czy... Aha! Bo chciałam podliczyć punkty, wiem, że mam 7,5. No, teraz nie zgadłaś. To była szósta. No nic nie zmienia, to nie zgadłaś. O. Wróć, jeśli pamiętasz. No i kto to jest tam? Nie znam autora. No dobra, to 8,5. A tak właściwie to za tytuł tylko pół punkta, dlatego że powiedziałam źle i się o tym nie zorientowaliśmy. To jest książka Wróć, jeśli pamiętasz, a ja mam Wróć, jeśli masz odwagę. Autor jaki był? Estelle chyba. Nie zdążyłem. Chyba. Ale ja Estelle Maskam? Pokaż mi okładkę. Okej, okay, dobra. Ja nie wiem, nie znam. Mogę patrzeć? Tak? To jest książka od ciebie. To jest Nowy Służąca Chłopak. Służąca też była ode mnie, a tego nie powiedziała. Widzicie, jaka to jest. Nawet nie pamiętam, od kogo dostaję. Pamiętam, że Służąca od ciebie. Jak jej dacie książkę, to nie musicie być świadomi, że nie będzie prawda, pamiętał, od kogo. Nieprawda, jest. Chyba, że dacie z dedykacją. Polecam dać z dedykacją, bo inaczej to... Nieprawda. Nie słuchajcie go. Nieprawda. Tak jest, no. Służąca, wiem, że jest od ciebie. No. Czytałam z tobą, jeszcze kończyłam. Teraz tak mówię. Dobra, nieważne. No. To jako. To jest Nowy Chłopak, Pauli Rawsthorn. No niech będzie, no. No mam rację, no. Czyli 10,5. No i powodzenia teraz. Zaklął. Nie, ja wiem. To jest... Ja wiem, co to za książka. To jest trzeci tom Klejnotu. Ale jak się nazywa? Czarny... Mam w głowie Czarne Skrzydła, ale wiem, że to nie jest to, bo Czarne Skrzydła to jest drugi tom Sekretnego Życia Pszczół. Czarny... Kurczę... Pięć. Nie stresuj mnie tak. Czarek, nie! Trzy. Nie, przestań, ja to zgadzam. Dwa. Jeden. Nowy rok! No niestety nie, no ale no cóż, zdarza się. Nie, Czarek, ja to zgadnę. Dajmy szansę jeszcze, no. Możemy to przesunąć na koniec filmu, w sensie jak już wszystkie okładki miną, to wrócimy do tego. Czemu się wykłopiasz? Możemy tak zrobić? Ale co? Nie! No ale... A ja zgadujesz albo nie zgadujesz, a co to jest? Jakbyś postaw na minę, też powiedział, no... Przy następnym pytaniu możecie mi powtórzyć te, które teraz mam, no. No... Tak! A mogę się odwrócić? Nie! No, Czarek! No to jest oszukiwanie! To nie jest oszukiwanie! No patrzcie, jaka w ogóle... nie fair play. Czarny klucz! No i to nie zaliczamy i tak. No nie zaliczamy, no, nie. Bo... No to masz mieć tu, a nie tam. Więc tak jakbyś na sprawdzianie wzięła książkę, no wiem, no, wiedziałam. Ale to co innego. No jak nie, no przecież jak spojrzałaś, to wiedziałaś. No też na sprawdzianie jak spojrzysz, wiedziałam, to wiesz. Wiedziałam, jaka to książka, no, tylko stało. Nie pamiętałam tytułu. No dobra. A dlatego byłam... się musiałaś... Tak. Ale po początku ja byłam taka pewna siebie, bo tak mi dobrze szło i teraz się popsuło. No dobra, no to mam cały czas 10,5. Następne. Koniec. Wszystko. Mam 10,5 na 20 punktów? Sadgę. No co mam ci powiedzieć? No, ej, nie poszło mi najlepiej. Tak... Zuzia nie jest dobra w te klocki. Ja myślę, że następny challenge zrobimy jakiś... Ej, ja wiem. Ja bym chciał zrobić jakiś jedzeniowy challenge. Nie dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebyśmy zrobili coś z jedzonkiem, bo ja bym chętnie coś spróbował z jedzonkiem na tych książek. No i co? Ale zrobimy tego... Nie wiem, co zrobimy. No ale byśmy mogli zrobić jakoś mystery box jakiegoś czy coś z jedzonkiem. Ja bym zrobił. A wiesz, że są też mystery boxy książkowe? No i co, ale mnie jara jedzonko, mnie przekonasz jedzonkiem, nie książkami. Chyba, że z mangami, to wtedy byśmy się dogadali, nie? Ale to... No to... No. Zrobię kanał z mangami, widzisz? No to proste, no z czego chcieć więcej. Wtedy będę mógł sobie robić mystery boxy z mangami. Okay. Ale dajcie znać, bo ja bym zjadł, nie? Wiecie? Hmm? Wiesz, o co chodzi. Dobrze. I jeszcze byśmy mogli... A, no dobra, nie, może nie. No, ale dobra, to nic. Ogólnie ale... powiem tak. Zuzia, niech sobie aleluja. Tak, o. Co? No bo ty aleluja. No bo próbuję cały czas coś powiedzieć, a ja ci się nie wcinam, tylko cały czas coś mówię, więc musicie mi wybaczyć i nie klepałem podłogi. To była jej noga. Ale chyba jej nie bolało. Nie wydała żadnego dźwięku, więc chyba jest okej. Ale on się wydurnia dzisiaj. Nie, po prostu gadam do kamery. Nie sprawia mi to. Jak za pierwszym razem nagrywaliśmy, to... Nie, że się stresowałem, tylko czułem się dziwnie, że będą to miał oglądać ludzie, którzy czytają... Okej, okay, żeby to nie było, że jestem jakiś nietolerancyjny, nie? Bo zaraz mi ktoś wyjedzie, ale nie, to bardziej chodzi o to, że nie wiedziałem, jak się zachowywać z trochę z innej jakby...
z innego otoczenia, nie? Bo ja jednak jestem... Czytasz, ale nie obracasz się w książkowej strefie w internecie. No i nie wiem, co mogę powiedzieć, a czego nie, ale wydaje mi się, że mogę być na luzie, więc jeżeli teraz czuję się luźno, to chyba jest okej, nie? Mam nadzieję. Ja dobra. Też. Słuchaj, ja w planach jeszcze z tobą w przyszłości mam First Sentence Challenge. To jest akurat wtedy... O, kiedy robimy Ice Bucket Challenge? Ej, do tego? No, chciałbym. Dobra. No, mów, mów. Dobra, to tobie już wytłumaczę, na czym polega First Sentence Challenge, jak już wyłączymy kamerę. Tak. Jesteś zadowolony z tego, jak mi poszło, czy nie? Nie. Znaczy, nie jestem zadowolony z tego, że tak zgadza się, tak, a myślałem, że będzie trudne. W sensie, wiem, że nie, dwie okładki były chyba łatwe, dosyć, bardzo łatwe będzie. Mitologia nordycka i mechaniczne książki były moim zdaniem bardzo łatwe. Tak. Ja myślałam ogólnie... I Mersa mi się wydawało, że będzie tyci trudniejsza, bo miałem samą sylwetkę, znaczy, ale oczywiście były kolory książki, nie? Bo to bardzo dużo daje, że jednak jest kolor książki. O, możemy raz tak zrobić, że czarno-białe zdjęcia takie będą. To jest też, będzie utrudnienie. No, tak. 50% robisz na czymś takim, to co ty chcesz. Nie, ale ogólnie ja myślałam, że ty mi to poprzycinasz tak, że to będą jeszcze mniejsze fragmenty. A, no to no, też o tym myślałem, ale stwierdziłem, że będzie za trudne. Może teraz taką trudniejszą wersję. No to miałaś ten czarny klucz i już nie wiedziałaś. No nie, ja to wiedziałam, że to jest ta książka, tylko nie pamiętałam tytułu. To było bez tak jakby tego, to było tak jakby trochę w środku po prostu wycięte i to było tyci, nie? Więc... No właśnie, jak widziałam, bo wiesz co, ja ten pomysł zaczerpnęłam, zapomniałam powiedzieć na początku od zaksiążkowanych, gdy robiły... No, zapomniałam powiedzieć, no przepraszam. A, to bardzo ważne, nie? Żeby nie było, że ona jest taka... Tak, tak. To kreatywna jest, i te sprawy, no nie, ona to ściągnęła. To nie ściągnęłam! Ważne, powtórzyła, skopiowała. Czarek! Jak zwał, tak zwał, bynajmniej... No dobra, mów, no. Bo to jest pomysł zaksiążkowanych i to było w... turnieju, które robiły razem ze swoimi rodzicami i właśnie tam widziałam, że oni sobie przycinali takie totalne, wiecie... Co? No, poczekaj, sobie przycinali takie totalnie, wiesz, malutkie takie te fragmenty tych książek i naprawdę mieli problem, żeby zgadnąć. Okej, okay. No, jasne. Czy jest kanał, no, który nie ma w nazwie książki? Tak. Kto? Literaccy. O Boże. Jest takich, bardzo jest dużo takich kanałów. Nie wiem, mi się bardzo kojarzy, wiecie co, mi się bardzo kojarzy z tego. Znaczy w sensie, bo to jest ogólnie od razu widać, że jak to jest z książkami, te sprawy, ale dla mnie to jest trochę śmieszne. Bo to jest tak jakbyś weszła do jakiejś gry czy coś i by ktoś by się nazywał, nie wiem, Destroyer, ale miałby w nazwie PL, no to byś wiedział, że jest z Polski. No ale no to, jeżeli ktoś ma tematykę kanału książkową, no to jakoś o książkowe słowa zahacza przy nazwie kanału. No mówię, że to wtedy ten, nie? No, to od razu jest wiadomo, no. Wiadomo, o co chodzi, mnie nie przegadasz. Dobra, kończymy chyba nagrywanie, co? Tylko jedno w głowie mam. On się dzisiaj bardzo... gram. On się dzisiaj bardzo dobrze czuje przed kamerą, naprawdę. Nie poznaję go. No, to kończymy, żegnamy się z wami bardzo cieplutko, mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo, no zależy kiedy Zuzia mnie zaprosi na te nagrania, bo pewnie po dzisiaj dostanę tam za kamerami, nie? Nie zdążycie tego zobaczyć, nieprawda, ale... Nieprawda, Czarek! Pewnie trochę mi się dostanie, nieprawda. Nie przejmujcie się tym, dla was zawsze było to warto zrobić, moi drodzy, nawet jeżeli powiecie na większość tego, co mówię i bełkocze, i tak was wszystko to zostanie! Trzymam za słowo. Ale będę obejrzał całość. Na mnie, naprawdę. Pikowel. Dobra, ja idę po pizzę. Znaczy na pizzę. Tak. No. No, jedzonko. Zaraz przyjedzie do nas pizza. Nie, ja muszę jeść. Jak Czarek jest taki chętny do nagrywania, on będzie częstszym tutaj gościem. Aż nam się pomysły. Bardzo chętny. Ja myślę, że oni nawet mi namówią, żeby robił kanał z mangami, nie? No. Dobrze. Dziękujemy wam bardzo. Dziękuję wam bardzo. Nie mogę z ciebie. Ała! Przepraszam, nie chciałem. To był odryk wymiotny. Znaczy... Dziękujemy wam bardzo za oglądanie tego filmu. Pa, cześć! Pociąg jedzie ciu w tamtą stronę do pizzy. Jedziemy. Zapraszam was także na mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie. A ja już się z wami żegnam. Przeczytam. Do następnego filmiku. Trzymajcie się. Pa!